Siema, z tej strony osoi.pl, a w dzisiejszym odcinku, no właśnie, co? Pewnie już wiecie po tytule, zrobiłem SBC o gwarantowanego zawodnika sezonu Bundesligi. Fajnie by było kogoś trafić, dobrego. Przechodzimy teraz do wyzwania budowania składu. No, drużyna sezonu Bundesligi. No i nie patrzcie na tego Hradeckiego, niby dużo overall, ale to chyba najtańszy zawodnik sezonu Bundesligi, bo go wysnajpiłem na licytacji za niecałe 70 tysięcy, no, więc taniak na taki duży overall, promocja, więc zakupiłem go, bo potrzebny jeden toc w tym składzie, a inne słabsze są nawet o wiele droższe, no, więc większość zawodników jest z mojego składu klubu, z mojego klubu. No, dokupiłem tylko Hradeckiego, Manolasa, tego środkowego obrońcę z Frankfurtu i lewego obrońcę. No, a tak to wszyscy z mojego składu. Zmieniłem pozycję jeszcze z niektórym, żeby było więcej zgrania. I no właśnie, zgłaszamy skład. Ale to ładnie. Nie mogę się doczekać, co tu będzie. Oby Lewandowski. Oby lewy. Jest mała szansa, że trafię, ale nic nigdy nie wiadomo. Dobra. Historyczna chwila na moim kanale. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. A i uważajcie na komentarze, bo tam mogą być spoilery, co trafiłem, więc lepiej obejrzcie cały filmik, co trafiłem, a później oglądajcie, patrzcie komentarze, ale teraz zawodnik sezonu Bundesliga. Kto to będzie? Niemcy. Miller. Goretzka, i to jest bardzo dobry traf. Jeden z najlepszych, jakich mogłem chyba nawet. Jeden z najdroższych zawodników. To jest dobry traf. O wiele lepszy od Hradeckiego. Ile on? 600-500 tysięcy minimum musi kosztować. Ja później jeszcze zobaczę i dogram do tego odcinka i wam pokażę. Ale nie, jeden z najlepszych trafów, jaki mogłem trafić. Oczywiście po sezonie idzie do Bayernu Monachium. No. Co tu więcej mówić? Wydałem na SBC nieco około 80 tysięcy, zyskałem 800. Jestem już na rynku transferowym. Właśnie patrzę, ile te TOC kosztuje i nie mogę uwierzyć własnym oczom. Nie schodzi za mniej niż 800 tysięcy. Widzicie to? 800. Trafiłem to, co wartego 800 tysięcy. Wydałem na SBC. Spłukałem prawie całe konto. Wydałem około 80 tysięcy na SBC. A zyskałem zawodnika droższego 10 razy więcej. 800 tysięcy. Oczywiście go nie będę sprzedawać. Będzie czołowym zawodnikiem u mnie w składzie. No. Będzie dodać bramki, asysty. Ciekawe, jak będzie mi się nim grało. Oby dobrze. Bo jego statystyki same są wspaniałe. Co tu więcej mówić? Dziękuję, że zostaliście do końca. Chcecie więcej takich paciek, różnych rzeczy? Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę. Jak nie subskrybujesz, zostaw suba. Bo brakuje, jak nagrywam teraz ten odcinek, to brakuje jednego suba do 150. A już jutro, 24 maja, będzie live. Na którym obchodzę rocznicę mojego kanału. Więc dziękuję, że zostałeś do końca. Cześć!